Witam w kolejnym odcinku teleturniejowego kontinuum i dzisiaj kolejne takie fajne zbiegi okoliczności, takie sytuacje, no wiadomo, wiecie o czym już jest ten program, tak więc do rzeczy. Tematem dzisiejszego odcinka będą trzy teleturnieje dwójki, telewizyjnej dwójki, nadawane, no w sumie, był taki okres czasu w historii, kiedy te trzy teleturnieje, czyli Koło Fortuny, Familiada i Wabank, były nadawane równolegle przez dwójkę i to były lata 1996-1998, czyli od momentu powstania Wabank, aż do anulowania Koła Fortuny i w międzyczasie cały czas była nadawana Familiada. I to był czas, te dwa lata, kiedy to te trzy teleturnieje były równolegle na antenie telewizyjnej dwójki. No i właśnie, czy te teleturnieje były również równolegle nadawane w innych krajach? Skoro poruszam ten temat w teleturniejowym kontinuum, to znaczy, że tak. Mieliśmy kilka takich analogowych sytuacji również na świecie. Jak to wyglądało w innych krajach? Tak więc zaczynamy nasz przegląd od naszych zachodnich sąsiadów, gdzie ta sytuacja ma miejsce teraz, obecnie, aktualnie. Zarówno Koło Fortuny, jak i Jeopardy, jak i Familiada jest obecnie nadawana równolegle na antenie RTL+. I żeby było śmieszniej, te programy są nadawane po sobie, niemalże po sobie. No, każdy wieczór od poniedziałku do niedzieli. Jeopardy jest o 18.35, zdaje się. Familien Duel teraz jest zaraz po, czyli o 19.00 gdzieś. A Glücksrad to jest 19.50, zdaje się. A, dobra, jakoś tak to wygląda na antenie RTL+. Tak wyglądała sprawa w Niemczech. We Francji również było identycznie, ale na początku lat 90. Kiedy to w jednym czasie TF1, czyli największa prywatna telewizja we Francji, nadawała zarówno francuską Familiadę, jak i Jeopardy, jak i Koło Fortuny, czyli La Rue de la Fortune. Un Familien, no to jest Familiada, no to był początek lat 90., kiedy te trzy teleturnieje były ze sobą na antenie równolegle. Tak samo było również w Wielkiej Brytanii, gdzie ITV nadawało w jednym czasie Jeopardy oraz Family Fortunes oraz Wheel of Fortune. Ta sytuacja, podobnie jak w przypadku Francji, miała miejsce na początku lat 90. Na początku lat 90. także taka sama sytuacja miała miejsce w Belgii, gdzie, a właściwie w jej flamandzkojęzycznej części, czyli tam gdzie się mówi tak po holendersku, no Flandria, no wiecie gdzie, no wiecie. Właśnie tam jest taka telewizja VTM, o której już wspominałem nieraz i ta telewizja w jednym czasie, na początku lat 90. nadawała zarówno Rad van Fortuyn, czyli Koło Fortuny, jak i Wakstuk. Tak się nazywa Wabank, czy też Jeopardy w Belgii, tak się nazywał tam we Flandrii, Wakstuk. Oraz belgijską wersję, flamandzkojęzyczną belgijską wersję Familiady, czyli Familierad. Familierad. I z tej wersji belgijskiej, jak już mówiłem w odcinku 20 Super Game Show Meister, pochodzi motyw koloru czerwonego i niebieskiego. Motyw kolorów drużyn czerwonego i niebieskiego do dzisiaj używany w wersji polskiej. A także i nie tylko, zresztą muszę kiedyś o tym odcinek zrobić swoją drogą. Ale dobra, mniejsza o tym. A na deser tego odcinka, na deser, całkowity hit, którego się na pewno nie spodziewaliście, mianowicie Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych zarówno Jeopardy, jak i Wheel of Fortune, jak i Family Feud są obecnie nadawane równolegle w konsorcjum, czyli w syndication. Nie wiem, czy na tych samych stacjach telewizyjnych, Jeopardy i Wheel of Fortune na pewno są nadawane na tych samych stacjach telewizyjnych, ale Family Feud to nie wiem. W każdym razie, zarówno jeden, drugi, jak i trzeci teleturniej są emitowane w konsorcjum, czyli w syndication, równolegle. I właśnie, co ciekawe, tak się dzieje w kraju, który jest ojczyzną zarówno dla jednego, jak i dla drugiego, jak i dla trzeciego teleturnieju. Dobrze, to tyle w tym odcinku teleturniejowego kontinuum. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. I dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku teleturniejowego kontinuum. Cześć!